Ty, on się sam włączył na ruch. To ja muszę podpiąć. No tak? musisz podpiąć, czekaj. Czekaj, ja dziada... No nie, dziada wyłączę. Dobra. Witamy was, kochani. Dzień dobry. W nowym dniu zaczynamy od wypicia czegoś ciepłego. Ja piję akurat nie sok malinowy, a ja herbatkę. Zwykłą herbatkę. Mhm. Mnie jeszcze chrypka trzyma, także tutaj będę chrząkać. Mam koszulkę, którą dostałam od Ani. Aniu, dziękuję ci. I zawsze pytałaś się, dlaczego w tej koszulce nie występuję. No jakoś tak chyba nie było okazji. I dzisiaj dopiero tak Agnieszka mówi, gdzie ty masz tą koszulkę? I tak nałożyłam koszulkę w całej okazałości. Krzyś ma podobną, troszkę z innym napisem, inny tutaj jest motyw, ale właśnie od Ani dostaliśmy dwie takie same, można powiedzieć, koszulki. I tutaj w tym momencie, teraz na początku, zanim przejdziemy dalej do odcinka, w którym to pokażemy dzisiaj nasz dzień, tutaj wspólny, co będziemy robić, a będzie się dzisiaj działo, kilka takich ciekawostek będzie, ale na początek, kochani, chciałam wam tutaj wszystkim, bez wyjątku, podziękować za wszystko. Za wszystkie paczki, które otrzymuję. Agnieszka tutaj jest świadkiem. Nie będę mówić co, bo nie chcę nikogo pominąć, nie chcę nikogo tutaj skrzywdzić, urazić, ale za wszystkie paczki, za wszystkie kartki, za wszystkie SMS-y, za wszystkie telefony, za modlitwę, za wsparcie, za wszystko. Kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo. A ja chciałam, przepraszam, że ci przeszkodzę, dodać, że Renia, jak otwiera każdą z osobna paczkę, była tak poruszona. Ja mam do tej pory ciary wręcz. Ja beczę, po prostu ona beczę. Ja mówię, ludzie, Renia, nie płacz, to z dobrego serca, ty dajesz serce innym, więc... No, ale cóż taka można jestem, że ja mam ciary, to zobacz. No ja też mam ciary, to jesteśmy obydwie takie dwie ciary. No. Dzisiaj, no teraz tak już tutaj zaczynamy, jest godzina akuratnie 11 już. Wstałyśmy, ale my już dużo robiłyśmy. No obrządek oczywiście na sam początek, tak? No jakoś w pół do siódmej chyba żeśmy powstawały. Obrządek najsam pierw, bo u nas zanim cokolwiek my zjemy, to dostają nasze zwierzęta. One są takimi naszymi żywicielami i to one muszą dostać w pierwszej kolejności. Potem oczywiście warzywa na suszarkę, tam musiałam po sobie pomieszać. No i teraz pakujemy tutaj jarzynkę. Tak, ale ja chciałam powiedzieć, że Renia też mi dała dzisiaj misję, kleiłam kartoniki, aby paczuszki do was dotarły. A dzisiaj się uczę, tak, wczoraj uczyłam się już kleić kartoniki, dzisiaj już perfekcyjnie to, mam nadzieję, zrobiłam. Tak, wszystkie paczki do świąt do was dojdą, będą wysyłane jutro w piątek, bo dzisiaj jest czwartek, dobrze mówię, nie mylę dni. Nie, czwartek, no. Czwartek dzisiaj, w piątek i w poniedziałek, także ewentualnie ostatnie paczki będą wysłane we wtorek. Do świąt dostaniecie, bo kurier zaraz na drugi dzień dostarcza, także tutaj nie będzie z tym większego problemu. Nie chce mi się zamknąć. Te woreczki strunowe, one dosyć ciężko się zamykają. A, żeś dała misję, kobieto. Wiedziałam, co robię. Poczekaj, test. Ty, a jak mi wypadnie? To jest poczekaj, to ja nad miską nie wypadnie to ci. A, dobra, nie? No jest, okay. Trzyma się. Teraz pakujemy jarzynkę. Tutaj mamy jeszcze wegetę do spakowania. I teraz pokażę wam, jak to kolorystycznie wygląda. Jak one się różnią. O, tu ciężkie jest. No, widzisz? Kolorystycznie się różnią. No bo tutaj jest dodana kurkuma, nie? A tutaj tej kurkumy nie ma. O, czekaj, bo to już było zważone. No. Ja już lecę po bandzie. No, sprawdźmy. No jest zważone. Poczekaj, sorry, poprawię cię. Tak, sprawdzaj mnie. To jest tester
jak to się nazywa w firmach? Tester jakości? No, poczekaj. Tak? Ja jestem... Ja jestem ta z QM. Czyli kontrola jakości. A kontrola jakości, tak. Okej. Okay. Ja jestem od wykonywania, ty od kontroli. A kto jest jeszcze wyżej? Edziu nad nami. Edziu nad nami. Edziu poszedł świeczki nalewać. Ma... Tak, bo on z nami już nie wytrzymuje w ogóle. On nie, ma nas dosyć. Powiedział, że ewakuuje się z domu. Mówi, dla niego jedna kobieta to jest, mówi, wyzwanie, a dwie to już jego, ponad jego możliwości. Mówi, nie wytrzyma. A jeszcze jak mamusia tutaj dołączy i córka, to my jesteśmy już tutaj, jak to się mówi, w opozycji? Tak. Oj, biedne te chłopcy. Jest ich dwóch, a nas jest teraz cztery. Agatka jeszcze przecież. Tak. No. Czekaj, jest? Matko, ja się chyba nie nadaję do tych strunówek. Nadajesz się. Nie, no bo wiesz co, one najlepiej jest w ogóle w szkle, bo też się zapytujecie, jak przetrzymywać takie przyprawy suche. Najlepiej w szkle. Szkło to jest podstawa. Bardzo fajnie też się sprawdza w papierowych torebkach, w jakichś takich woreczkach lnianych, płóciennych. To są chyba najlepsze metody, takie naturalne. No tutaj woreczek z racji tego, że to idzie na wysyłkę, więc nie mam możliwości wysłania w takich jakichś torebkach. No wiadomo, paczki są, ja zabezpieczam je, ale mimo wszystko one są rzucane i karton szybciej jest, karton, papier jest szybciej narażony na uszkodzenie. Co no? Dobrze, już pomału mi idzie, poczekaj, bo tobie szybciej pójdzie te nakładanie niż mi te zamykanie. Ale słuchajcie, te strunówki wcale nie jest taka łatwa sprawa. Nie no, wbrew pozorom. No. Ale się aromat unosi. No, ale, no dobrze, że ty już masz ten węch. Już katarek ci przechodzi. Ale ja cały czas miałam węch. Mimo, że mam katar, miałam węch. No, ale wiesz, ten katar... Stój. Zaraz mamusia z tatusiem przyjadą, bo też pojechali dzisiaj pozałatwiać sprawy w mieście. Wysłałyśmy ich tutaj. No. Przyjadą i będzie oczywiście już przerwa na wiadomo na co. Na co, na kawkę? Tak. No blondynka, dobra. Dawaj tutaj. No. Da, ja sama. No jak sama? No nie wiem, poradzę sobie, poczekaj. Musisz nadusić, dawaj to kobieto, proszę. Bo widzisz, tak to jest, jak człowiek nie jest obyty z mikrofonem. Widzicie? Siłuje się. A ty nie to ma... już nagrywasz. A jak? Dobra. Jest już wieczór, zobaczcie, za oknem ciemno. Dzisiaj zrobiłyśmy kawał roboty. No. Teraz gotujemy grzyby i powiem wam, tutaj ktoś w komentarzu pod filmem napisał mi, ja mówiłam, że grzyby kipią, trzeba pilnować. Ktoś z was napisał, żeby dodać łyżkę masła do gotujących się takich suchych grzybów. Jejku. I one nie wykipią. Działa, kochani, to działa. No. Jak one zaczęły się gotować, nie Aga? Tak. Dodałyśmy łyżkę masła. Zero. Ja jestem w szoku. Nie... Zero burzyn tego wszystkiego nic do zbierania. Nic. Ja też jestem w szoku. Także no. To jest, słuchajcie, naprawdę hit. Dziękuję tej osobie. Próbujcie, skorzystajcie. Dobra, ty, już będziemy. Poczekaj, bo ja... Nie, jeszcze chwilkę muszą, wiesz? Starczy. Tak? Mieszka, okej. Już wystarczy. No dobra. Kapustę przełożymy. Ach. Czekaj, ja to wezmę. Dobra. Okay. I teraz je odcedzimy. I tutaj też, jak grzyby odcedzam, było wiele komentarzy, że wodę można wykorzystać.
My nie wykorzystujemy tej wody. Jest. Nie robimy żadnych zup, nie robimy kapust gotowanych na tej wodzie, po prostu nie lubimy. Dla mnie kapusta musi być czysta, z dodatkiem suszonych grzybów, ale nie wody. Nie robimy tego. U mnie ja zawsze stawiam sitko i pod sitkiem mam taką, jak to się Agnieszka nazywa? To pod sitkiem, co wodę łapie. Miskę. A, bo jak to się nazywa miskę? Mam miskę i łapię wodę, wylewam. Tutaj stoi obok wiaderko i wszystko takie sobie zlewam do pomyj tak zwanych i wynoszę to naszym zwierzątkom. Także tu się nic nie marnuje, nic kompletnie. Każda okruszynka idzie dla zwierzątek. Tak, także no to, czego ja nie wykorzystam, to jest przeznaczone dla moich zwierząt. No i grzyby też zaraz obsadzimy. Poczekaj, ja wyniosę je pójdę pod durszlak. Durszlak czy druszlak? Durszlak, druszlak. O, to jest domu, pytanie. Dobra, idę po ten. Idę ale po prawidłowo ten... to jest druszlak. A, okej. Okay. Druszlak. No chyba. Dobra, poczekaj. Chyba. Ja zaraz coś ci opowiem z tym okay. Durszlakiem. A ja wam powiem zaraz lepszą historię, jak Agnieszka wróci. Ty, bo tyłkiem statyw zwalisz. Nie, no to przecież moja dupka, to wiesz, nie jest taka wielka. No, no. Mniejsza od mojej. Nie. Ty, gdzie my na wizji o dupkach? Ja tu już kończę. Odsadzam te grzybki. Oh. Powiedz tą historię swoją. A, no właśnie, jak szłam po ten durszlak, słuchajcie. Renia już się śmieje. Opowiadałam jej... Opowiadałam Reni jak ten, jak na Wigilię. Szykowałam Wigilię u siebie, że ja mam dużą rodzinę. No to trzeba było dużo barszczu ugotować. I wiecie, co blondynka zrobiła? Tu już wszystko jest, wszyscy siedzą. Jak są wazy, uszykowałam wazę, żeby barszczyk przelać. Wiadomo, barszczyk gotowałam tak jak trzeba, tradycyjnie. Ja w ogóle to tak na wegańsko, z warzywami i tak dalej. I wyobraźcie sobie, wzięłam durszlak, tak jak tutaj są już grzybki piękne. Nie wiem, co ja zrobiłam. Ja nie pomyślałam. Wzięłam ten barszcz, wylałam, odsadziłam. Ale co odsadziłam? Warzywa, które były w tym barszczyku, włącznie z buraczkami, a barszczyk poleciał do zlewu. Ludzie, moja siostra przychodzi i mówi tak, co ty zrobiłaś? Ja mówię, Boże. To jest delikatna wersja, co ty zrobiłaś. No właśnie, a ja to wylałam, słuchajcie. Renia, to po prostu powiedz, ta się tak śmiała. Tak się uśmiała. Teraz to ona się śmiała, a ja płakałam. Tak samo z moją siostrą. Ona nie wiedziała, czy ona ma się śmiać, czy płakać. Tak było. Dobrze, że miałaś jeszcze w torebce barszcz. No właśnie. Torebki uratowały życie. Torebki no. Uratowały Wigilię. A to już swoją drogą, słuchajcie. No, a ja lepszą historię, bo tutaj teraz wam pokażę. Matko, Renia. Zobaczcie. Renia. Czekaj, Aguś. Bo tak każdy właśnie mówi, że cenne składniki tracę. Że to... Przy mnie. Mam takie wiadro tutaj. I tu są pomyje. I tutaj wszystkie te takie zlewki, właśnie obsadzone grzyby, resztki z niedojedzonego obiadu, jakieś kromeczki chleba, skórki niepozjadane, wszystko trafia dla moich zwierząt, także nic, naprawdę, ani jedna kropla u mnie się nie marnuje. I któregoś razu Agusia do mnie przyjechała. Nie, no powiedz, że ty to będziesz mówiła. Mogę? Czy nie mogę? No możesz, dobra, przeżyję to. Nie, więc nie robię nic. To ludzie, oni pomyślą sobie, wszyscy widzowie, jaka blondynka, dobra. Przyjechała, ona nie wiedziała. To wiadomo, stoi u mnie tutaj koło szafki zlewowej. I takie, no tak jak mówię, te odpadki do tego wiadra trafiają. A to było lato, kochani. Tak, nie? To było. I ogórki robiłam. I te wszystkie takie obierki do tego wiaderka, tam już były wszystkie zlewki, jakie tylko mogły być. Ale atrakcyjne. No wyglądały atrakcyjnie. I Agnieszka tak podchodzi, no ona jest też taka żywa jak ja. I tak tu se skubła, tu se skubła, tu spróbowała. I naraz tak podchodzi i... O, małosolne! Małosolne, a mogę jednego. A ty nie zdążyłaś krzyknąć. Ja nie zdążyłam krzyknąć, a ona za tego ogórka. Szczęście, że nie zjadła go. No, ale ugryzłam. Ty ugryzłaś to? Jak? Serio? To tego to ja nie wiedziałam.
I ja tylko później, jak ja widziałam, że ona tak... Ja mówię, Agnieszka, to jest już po prostu dla zwierzą. To są złe. A ona tak popatrzyła. Taka historia tutaj była. Ale to nie tylko ona takie gafy popełnia. Ja też. Także no mamy tutaj wesoło. Jest wesoło. Ale czy się brzycimy? Nie. No to jest normalna wpadka w normalnym domu bez jakiegoś tam fiszowania. Ty pilnej kapusty. No właśnie, no żeby nie... No. Jutro będziemy robić pierogi, kapusta z grzybkami, uszka ruskie, ciasteczka i gołąbki. Tak, te warzywne. Tak? Z grzybkami. No to... Takie postne, wigilijne. Aha, no tak. No. Także przepis jutro będzie albo z ciasteczek, albo z gołąbków. No. Nie wiem, co pierwsze nagramy. Dzisiaj jeszcze walczę ze świeczkami. Z paczkami jeszcze walczymy. Tak, paczki już... Jeszcze mamy kilka do... Czekaj, stoi. Stoi. Czekaj, nie. Właśnie nie stoi. Tutaj... No ale mniej więcej dzisiaj sobie trochę podszykowałyśmy na jutro też, nie? No makaron cały czas coś, nie? No. Przesiewałyśmy. Także dzisiaj naprawdę dzień bardzo na obrotach, ciężki. Od rana. Tak, stoi. No. Mamy nowy model świeczek. Tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, takie proste. I one mają, tu mi się podobają, bo mają takie, taką kaszkę. Mleczna kaszka, droga. Zobaczcie. I ja to nazwałam Aleja Gwiazd. Ty a ja mleczną drogę, nie? No. I niby prosta, ale tutaj taką kaszkę. I jak ta forma przyszła do nas, Edziu zrobił pierwszą świeczkę i tak przynosi, ja tak patrzę, mówię, ty, coś i tak świeczka krzywa wyszła. A on mówi, ty chyba jesteś krzywa. Ja mówię, no zobacz, ona jest krzywa. A on mówi, gdzie? Ja mu tak obracam, mówię, no zobacz, ona jest taka zwichrowana. No poszedł, mówi, ty, chyba faktycznie ta świeczka jest krzywa, nie? Poszedł, zrobił drugą, przychodzi, ja mówię, ty, ta też jest krzywa, zrobił trzecią, też krzywa. Wiecie co, a to taka forma jest. Ona jest tutaj, ale jest piękna. Tak się skręca i ta świeczka się skręca. Mhm. Nie wiem, czy to będzie widać, zobaczcie, o, widać delikatnie, taka delikatna nierówność jest. Ale świeczka jest ładna, taka, no taka świeczkowa. To trochę inaczej było, ale niech ci będzie. Trochę inaczej było. Jak było? Inaczej! No ja wiem, że moja wina była, no! Ja się upierałam, że jest krzywa! Tak, no! A ja już nie powiem, na co ty się upierałaś? To już jest między wami! Ja się nie wtrącę. A co się upierałam? Dobrze, że się nie opierałaś dla męża. Nie! Agnieszka! Nie, mi nic nie jest na myśli. Ja głodna. Nie mam na myśli. Nie, kochanie. Absolutnie, nie, to nie dla mnie. Nie. Mi jest tak dobrze, słuchaj. O, jest wesoło mamy tutaj. Będzie stoi? No trzeba tutaj wyprofilować. No to są takie świeczki, które będą w kandelabrach bądź na świecznikach, więc... czy tam w stoliku one będą umocowane, ale mimo wszystko ma stać. Ma stać. Tak ja się nie odzywam. Tak, mnie się kapusta. O, jeszcze też się pytaliście o kwiat róży. Jest coś takiego. No, piękne. To jest taki, ta świeca jest w sumie największa. I ona jest takie coś. Tylko wiecie co? Jest jedna taka wada tej świeczki. Tutaj te płateczki, jak ona się topi, fajne jest to, że... w świecach z prawdziwego wosku pszczelego, jak one się palą, to ten wosk nie skapuje, nie, widziałaś, nie opadł, tak. Nie op, jak ja w ogóle powiedzieć? Widziałam, nie jak Edziu robi to, nie, i ja byłam w szoku. Ale tutaj tam właśnie te płateczki nie do końca, trzeba je tam popchać palcem, żeby się ładnie wytopiły, ale taki wzór jest. No i w porównaniu do tych maków, zobaczcie, jaka ona jest duża. No, całkiem inaczej wygląda. Ale ładna. Taka. Chociaż mi się chyba teraz ta najbardziej podoba. Ich jest mało. To jest seria. No wiesz co, tak jak ksiądz po kolędzie na przykład chodzi, nie? No to tak wiesz, w te stojaki to pięknie też wygląda. Tak mi się wydaje, nie? A ciekawostka.
jak jest w kościele paschał, no kto nie wie, bo tutaj też wiem, że oglądają osoby niewierzące, które pozdrawiam i szanuję, bo tutaj naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, przynajmniej dla mnie. W kościele jest paschał, to jest taka ta duża świeca, wiesz, która, nie? Twoja, nie? I teraz one są już zastąpione świecami sztucznymi, z tym sztucznym olejem, który się pali. Ale pierwotnie paschały były wykonywane z prawdziwego pszczelego wosku. A tego to ja nie wiedziałam. No, szczerze. Tak było. Czytałam kiedyś tam właśnie historię pszczelarstwa w ogóle. Pszczelarstwo to taki ciekawy temat jest. Pszczelarstwo, dzisiaj jest pszczelarstwo, dzisiaj są pszczelarze i pszczelarstwo. Kiedyś byli bartnicy i bartnictwo. I na przykład nie każdy, tak jak dzisiaj, każdy może być pszczelarzem, kto ma ochotę, a bartnikiem nie. Bartnik był naznaczony przez króla i on miał takie specjalne, można powiedzieć, przywileje, bo prawdziwe barcie były na czubkach drzew, znaczy na czubkach, nad powierzchnią ziemi. Pszczoły sobie robiły w dziuplach i to były prawdziwe barcie. Później już jak, wiesz, bartnik musiał wyłazić na to drzewo, żeby ten miód pozyskać, nie? Dlatego to był tak szanowany, cenny zawód. To znaczy, szczerze ci powiem, że ja się w tym nie zagłębiałam. A ja więc czytałam historię, nie, wiesz, nie czytałam ciekawa. Tego. I później zrobili tak, że ścinali te drzewa z tym, co te pszczoły stawiali na ziemię. To można powiedzieć, że barcie ewoluowały na ziemię, zeszły na ziemię i stąd teraz nawet jeżdżąc po skansenach widzimy barcie, jak one stoją, to jest pięć drzewa tam, no. Mów z tą dziurą, ale to nie jest tą dziury w drzewach to mi się kojarzą z ptakami, z dzięciołami, z sowami, z różnymi ptaszkami. Żeby te pszczoły się tam zrobiły. Dokładnie. I później już zaczęto to udoskonalać i powstały nowoczesne ule, dzisiejsze ule powiedzmy, nie? Także pszczelarstwo jest taki ciekawy temat, że naprawdę, no, tak jak mówię, bartnik był naznaczony przez króla, on miał specjalne przywileje w związku z tym, mógł korzystać, taki zwykły człowiek nie mógł korzystać i wchodzić do lasu, a bartnik mógł wchodzić do lasu, mógł sobie wyciąć drewno, mógł w tym lesie przebywać, także był taki, no można powiedzieć, właśnie naznaczony przez króla i najlepsze miody trafiały właśnie na skórę. Także... No, te miody... Te miody pitne. Oczywiście mowa o miodach pitnych. Wiesz co, a czy ja w ogóle próbowałam miód pitny? Nie wiem, szczerze ci powiem. No a ty nie próbowałaś? Nie. Próbowałaś chyba u nas już. Ja nie wiem, wiesz. A może ty próbowałaś te stare wino? Te stare wino próbowałam. Stare wino. No, stare. Jak to nazwać to wino? Stare? Nie. No, dojrzałe wino. Ale wiesz co, ja szczerze ci powiem, że ja w ogóle nie piłam miodu pitnego. Nie próbowałam nawet, nie? Ciasto nadrobić, mamy Jadwinię. Aha. Kupiłam sobie w suchlicy. Jest pyszna. Ty, ale na górze to dzisiaj siedzimy we dwie. We dwie to będzie. Kończymy zaraz, idziemy Jadwisie. Odpłacę. Nie, jeszcze musimy to pokończyć, dziewczyno. Gdzie Jadwisie pokończyć? To szybciej skończymy. No. Ja już nas widzę, słuchaj. No co? No to przecież to nie jest, żeby się, wiesz, nie wiadomo jak, to się... Nie, bo ja... Miody pitne się degustuje. Wiesz co, ja nie wiem, czy w ogóle mi to podpasuje. Podpasuje? Co ty gadasz? Pewnie. Nie wiem, ja naprawdę, ja... Nie, a zobacz, jakich końców dostaniesz. Mówisz? Bo ja taka blada, nie? Muszę się trochę malować, żeby, no to wiesz, były rumieńce, Jadwini. Nie? Jadwini ci trzeba. Mhm. No. Czekaj, bo to mi się tutaj coś nie chce. O, dobra. O. No co, my będziemy się z wami żegnać, ale nie idziemy na tą Jadwigę jeszcze. Nie. My mamy jeszcze trochę pracy. Farsze musimy jeszcze... Tak. Dzisiaj musimy jeszcze farsze poprzyrządzać. Grzybki będą mielone dopiero jutro, jak stężeją. Kapustę musimy odcisnąć, przyprawić dzisiaj z grzybkami. Ale ona musi wystygnąć, nie? No, ja ją zaraz będę wodą tutaj przetegowywała i jutro będziemy miały tak robot. Ciastka pierwsze zrobimy, albo gołąbki.
Nie, mi się wydaje, że ciastka. Zaczniemy od ciastek. O, ciastek ty. Ciastek ci się chce. Nie. One jejku, są Edziu, miałam wstawić tą wodę. Przepraszam. Gdzie? Ja bym miał czekać, jak to mi zrobić, to się kuźwa napić. Mąż prosił o herbatę i obydwie żeśmy tutaj się zdeklarowały, że ten Agnieszka już mówi, to ja zrobię. I to była walka. Ale wiesz co, przepraszam, kawę zrobiłam ci. Edziu, zrobiłam kawę. A herbatę musisz sobie zrobić sam. No. O, masakra, tak to jest. Dwie kobiety w domu, a chłopcy robi sobie. Wiesz co, nie wiem, gdzie kucharek, sześć. Ale on miał dzisiaj co jeść, pierogi będzie przecież. No o, tak. No tak. Dobra, my się będziemy z wami żegnać. No i cóż, życzymy wam... Co dzisiaj życzymy, Agnieszka? Wszystkiego najlepszego! Udanego wieczoru. Tak. Każdemu z osobna. Każdemu. Jesteście cudowni. W ogóle tak jak ja czytam komentarze. Kochani jesteście. Kochani jesteście. Renia za każdym razem, bo Renia płacze. Dzisiaj w ogóle powiem Państwu, że obie płakałyśmy. Przychodzą paczki od Was, za co Renia jest... Ja już dziękowałam na początku, kochani. Ale po nagraniu jeszcze przyszły trzy i... Ja miałam ciary, ona miała ciary, płakałyśmy, bo ja jestem po prostu wzruszona, tak jak Renia, i tą Waszą dobrocią. To te Wasze serducha są cudowne. Ja się chyba tak nie spłakałam jak dzisiaj, także... Dziękujemy. Dziękuję Wam wszystkim bardzo i tak... Nie, dobra, bo będę zaraz wam pomagać. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się i... Chcę coś powiedzieć, no jesteście kochani, jesteście wspaniali, wyjątkowi, macie wielkie serce. Życzę wam naprawdę wszystkiego, co tylko najlepsze dla osób wierzących w łaskę Bożą, a dla osób, które nie wierzą, uśmiechu, radości i takiego ciepła od drugiego człowieka. Jesteście cudowni wszyscy, naprawdę bez względu na to, kim jesteście, skąd pochodzicie, jakiego jesteście statusu, koloru, rasy, czy wyznania, czy nawet nie macie żadnego wyznania. Ważne jest to, co jest tutaj. To się liczy, tak naprawdę tylko to się liczy. Reszta przynajmniej tak jak dla mnie nie istnieje. Pięknie powiedziane, ja tak samo się dołączam do tego. Trzymajcie się, do jutra! Do gołąbków albo ciasteczek. Dobra. Uuu.